Musimy nauczyć się wybaczyć. Następnym razem, jak będziesz pisała do ojca... Nie piszę do niego. Ale od czasu do czasu... Nie. Nigdy do niego nie napisałam. Ani mój brat. Dla mnie to jest sztuka o wszystkim, co dotyczy przeciętnej rodziny, tak naprawdę, czyli o miłości, o pieniądzach, o zaufaniu, oczywiście o kłamstwie, które w pewnym momencie wychodzi i które jakby niszczy całą harmonię w domu Kellerów. Trzeba być twardy! Dlatego chcę, żeby twój ojciec wrócił tutaj na tę ulicę. Jak oni mogą tu wrócić? To się nie skończy, dopóki nie wrócą. To ktoś, kto obejmuje całość domu i o tym myśli. I to jest ta matka. Matka jako ktoś, kto widzi wszystko. Wiedziałam, że w końcu to powiesz. Proszę cię, dopóki tu jesteś, nigdy więcej tak nie mów. Zadziwiasz mnie, ja myślałam, że będziesz na niego wściekła. To, co zrobił twój ojciec, nie ma nic wspólnego z Larym, rozumiesz? A skąd możemy mieć... Dopóki tu jesteś, wymij to sobie z głowy. Rozumiesz? Dosyć! On żyje i nie ma o czym mówić. Zazwyczaj, od kiedy pracuję z Wawrzyńcem, najważniejsze dla nas jest... że muzyka nie współpracowała ściśle z tym, co widzimy, tylko była zawsze jakimś zewnętrznym komentarzem do tego, co się dzieje na scenie w danym momencie. I jej zadaniem jest wyciągnąć widza z tej realnej części, z tego, co tu realnie się dzieje, do jakiegoś zewnętrznego świata. I brat przyjeżdża. Tak. Szukaliśmy sposobu na jakiś taki po prostu fragmentaryczny jakby fragmentaryczne pokazanie jakiejś właśnie natury, bo rzecz dzieje się w ogrodzie, no i to co mamy, to jest właśnie wynik tych poszukiwań, ale było to dosyć trudne. To jest było w ogóle bardzo rzadkie, że na scenie pokazujemy naturę w takim wydaniu 1:1. Zazwyczaj to są jakieś przetworzenia. Natomiast no tutaj to było ryzykowne dosyć. I też jakość wykonania tak fragmentu drzewa no, musiała być w takiej jakby takiej jakości, tak, żeby ten widz poczuł no, rzeczywiście, żeby po prostu był oszukany. To jest naprawdę dla mnie coś wielkiego, wielkie przeżycie osobiste, bo mogę debiutować w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. To jest, myślę, że spełnienie gdzieś marzeń też. Bardzo też zawsze lubiłem i czytałem wiele wywiadów z Gustawem Holubkiem i to szczególnie się dla mnie jest znaczące, że mogę w tak wielkim teatrze iść z takimi aktorami jak właśnie Adam Ferency, Halina Łabnarska. No i też bardzo się cieszę, że mogłem współpracować z Wawrzyńcem, który jest naprawdę świetnym reżyserem, który daje wolność, daje jakby możliwości współpracy.